Teraz do gry wchodzi Budzilla, pranki o pranku i Piotrek. Piotruniu, kogo wkręcamy dla ciebie? Moją małżonkę, która w sobotę odbiera nowe auto z salonu z Rzeszowa. Jak ma żona na imię, powiedz, Piotruś, najpierw? Agnieszka. Żona w nowej furze, a ty w tym starym pasku będziesz się tłukł. No niech pocieszeniem będzie dla ciebie ta Budzilla. Dzięki bardzo. Tak, dzień dobry, pani Agnieszko. No wreszcie nam się udało porozumieć. Witam serdecznie. Salon samochodowy, Marcel Szpak. Witam serdecznie, bo witam. Ja się właśnie tak od rana zastanawiam, kto to mnie tak wydzwania. To my. Proszę pani, dobra wiadomość, tu z potwierdzeniem dzwonię. Przelewik przyszedł. Dobrze. O tak, bo prosiłam panią Marcelinę bardzo o te newsy. Nie. No to właśnie. Auto było umówione na sobotę, prawda? Tak. To my się nie wyrobimy. Nie wyrobimy się. Dlaczegoż? Co tam tak zawadza, że tak się wyrażę? Jak nam spadł z lawety, wie pani, przy rozładunku, no to właściwie tak na jedną stronę się tylko przechylił. Jak to przechylił? Przechylił się przy rozładunku, wie pani, jak są takie dwie płozy, one zjeżdżają z lawety, prawda? I on się delikatnie przechylił, ale wtedy nam poleciał. Co? Tam jest tylko do wylakierowania. Tam jest przy zderzaku, drzwi i trochę ten boczny słupek. Ale ten drugi, także nie najgorzej. Proszę pana, pan sobie żartuje? Bo naprawdę nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Proszę pani, dywaniki mamy, są dorzucone gratis. Jakby pani chciała gumowe. Tyle to ja wiem. No ale o tym to już z panią Marceliną rozmawiałam na ten temat, tak. No ale słyszę, że nie o wszystkim jednak pani się dowiedziała, zatem wypadałoby podziękować, a nie na mnie krzyczeć, wie pani. Proszę no pani, do krzyku to mi, proszę pana, jeszcze daleko, proszę mi wierzyć. No właśnie. Więc proszę pani, przesuńmy, wie pani, tutaj bez dopłaty będzie przesunięcie, bo wie pani, o co chodzi. Bo jak samochód będzie do odebrania po nowym roku, to się zmienia stawka podatkowa. Więc my zrobimy dla pani tę uprzejmość, że nie będzie pani musiała dopłacać. Ale proszę pana, chwileczkę. Moment. Słucham. Co to znaczy uprzejmość? Bo... U nas pieniądze, prawda, są na koncie za samochód, który pani miała odebrać w najbliższą sobotę. No tak. Samochodu w sobotę pani nie odbierze, o czym pani została poinformowana przez pracownika firmy, którym jestem ja. Mogę też podać nazwę salonu, jeżeli pani ma ochotę. Nie, no nazwę salonu to ja znam. No widzi pani, no to sama pani wie. Proszę pani, zatem skoro już jesteśmy po kwestii formalnej, pani wie, kim ja jestem, kogo reprezentuję, ja pani mówię. Pani samochodu w sobotę nie zdąży odebrać, bo nam lakier nie wyschnie do tego czasu. Dobrze, rozumiem, jednakże nie ukrywam, że chciałabym to wszystko też od pani Marceliny usłyszeć. Rozumiem, w kategorii radość o poranku może pani określić od 1 do 10, na przykład teraz poziom radości. Teraz? 0. Tak, 0. No może mąż Piotrek coś poradzi, prawda, bo słuchacze RMF Max już mają parę pomysłów. Nie denerwuj się, samochód może będzie. Nie taki najgorszy. Nie, no będzie, jeszcze dywaniki dorzucą, kochana. A jak mąż Piotrek ocenia tutaj stopień wkurzenia żony? 10 za 11. Walizki raczej spakowane już będą miały, jakby ten sprawy. Ale tam jest duży bagażnik, to się ze wszystkim zmieścisz, spokojnie. Agnieszko, miłego dnia dla ciebie od radia RMF Max. Możesz coś powiedzieć Piotrowi, jak chcesz. Śpisz w samochodzie, ale fajnie, że nowym chociaż, no. Nie udawaj. Maciej Krok i Irek Jakubek. Dobra. Pamiętaj, słuchasz RMF Max.